Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na spotkaniu z okazji zbliżającej się 10. edycji programu Google Summer of Code. I otwarcie poproszę dziekana Krzysztofa Goczyłę. Ladies and gentlemen, dear students, it's my real pleasure to introduce to you Mrs. Carol Smith from Google, San Francisco. She came to us as a manager of Open Source Office. She will present a Google Summer of Code program. Our university, especially our faculty, has been actively participated in this program, as far as I know, since 2008. This program is addressed to most talented students, talented in programming, so I'm sure that there is a lot of such persons here in this auditorium, and I wish you successful applications for the next phase in summer 2014. The leader of this event will be Dr. Michał Wróbel, who is my representative for Open Source Initiative here at the faculty, and Mr. Wróbel, please take the power. Thank you very much. To podczas dzisiejszej prezentacji dowiecie się szczegółowych informacji na temat celów i zadań tego programu Google Summer of Code. Pokrótce powiem tylko tyle, że Google funduje studentom 3-miesięczne stypendia, w ramach którego rozwijają oni oprogramowanie open source. Podczas dzisiejszej prezentacji Karol opowie szczegółowo na temat programu oraz Daniel Hans z Google'a. Następnie studenci nasi byli opowiedzą o swoich doświadczeniach i przekażą wam pewne rady, dzięki którym będziecie mogli się łatwiej zapoznać z programem. So now, please welcome Karol Smith. Good morning. First of all, thank you so much to the university and to everyone who's hosting me here today. It's an honor and a pleasure to be here and to speak to you all today. I'm here as a representative of Google Summer of Code. I administer the program, and I also am here in celebration of the 10th anniversary of the program, which is coming up next year in 2014. And we're doing a lot more outreach this year in celebration of the program, and one of the things that we're doing is we're visiting the universities that have had the most participation over the last 10 years and thanking the universities for all their participation and encouraging students like you who might not know about the program or might be interested in participating and encouraging you to find out more about it. So I'm going to talk to you about what Google Summer of Code is and how you can participate, and give you an idea of what next year looks like, and also what the things that we're doing differently for the 10th anniversary are going to be. I also want to give you some information about Poland's participation as a whole, because I think it's really important that we recognize how much participation we've seen from the country as well as this university in particular. And I also actually want to talk to you about another program that is starting today that is run by a colleague of mine that's actually for younger students that you might be interested in as well, or maybe you have younger people in your life that might be interested in participating, and that program is called Google Coden. And then I want to give you all an opportunity to ask me questions as well and find out more about the program if you're interested. So, for those of you who don't know, Google Summer of Code is a university outreach program, and it's intended to get students involved in computer science and in open source software development specifically. We have mentoring organizations that are in the open source software space who mentor students through a project over the summertime while you're probably on holiday from your university.
And for that, you're paid a stipend so that you can have what is essentially a summer job, so that you don't need to work. You can actually get specific experience in computer science and in software, open source software development. This year, as I said, is our 10th anniversary of the program. We're doing a few things differently this year. One thing is that if you're familiar with the program from before, the total stipend, the total amount of money that you would have earned if you had successfully completed the program was $5,000. Next year, we're raising it to $5,500. And we're also going to be accepting more organizations and more students next year than we ever have before. So that's why we're coming and we're speaking to you, is we're hoping that we're going to get more applicants and more participants next year. And we would like you all to participate if you're able to. So there's a few goals of this program. One of the goals is that we expose students like you to open source software development. Google thinks that it's very important that you get exposed to open source software and developing in open source software. But we also hope that you get exposed to computer science as well, and that you get experience working directly with coding and with organizations who are going to help you in computer science generally, both during the summer while you're participating, but also after you've ended the program and you're looking for jobs after your university. The organizations also are very excited to mentor students like you because they want more student developers participating in their communities and working and coding and getting experience. It's an ecosystem. We consider it to be a place where everyone gets more open source code, and that's good for everybody. And we really like that, and we want to foster that ecosystem. We also really want to make sure that open source software continues to thrive, and there continue to be more students working in open source software. We want to make sure that there continue to be developers who are interested and participate in open source software development. So the general way that Summer of Code works is that starting early next year, starting in February, we have organizations that apply to participate in the program. And these are organizations from all over the world and organizations from all different parts of computer science and software development. So there's organizations like maybe you've heard of the Apache Software Foundation or the Python Software Foundation. And there's literally hundreds of organizations that apply to participate. And that happens in February next year. I'll go over the timeline in a couple minutes. And then once we've chosen what organizations are going to participate, you as the students, starting in about March, will apply to work on a project for those organizations. And your project is going to be very dependent on what organization you'd like to work for. So it could be something like working on a C compiler, or it could be something like working on refactoring code, or it could be something entirely different. And you will propose what project you'd like to work on to that organization. And they will talk to you. They'll get to know you. And they'll ask you questions about your project. And this is all going to happen as part of the application process. And then they choose the students that they would like to participate. And then, in about April of next year, the students will be chosen, and you get to start working on a project. And you're going to spend 3 months working on that project, and you'll be paid a stipend. You'll be paid a certain amount of money at intervals during the summer, at different points during the summer.
And as I said, for successful completion of the entire program, you get $5,500. This is the timeline with a little more specificity. So as I said, in early February, the organizations are going to be applying next year. And you'll want to pay attention to which organizations get chosen, because this will probably determine which ones you'd like to apply to. I would recommend that if you're interested in participating, if you're interested in applying, that you apply to 2 to 3 different organizations and make an application for each one so that you have a few different options if you want to participate. The application period is March 10th through the 21st. And that will be the time when you'll actually submit an application, but that will also be the time when you'll want to talk to the organizations about the project that you'd like to work on. And coding begins in May. You'll notice that there's about a month between when students are chosen and when coding begins, and that's intended to be a time when you get to discuss with the organization how you're going to flesh out your project, how you're going to work on it over the summertime. It gives you a chance to get to know your mentor. Every organization will provide you a mentor to help you through your project so that you're not alone and you have help. And it will also help you get to know the people that you're going to be working with over the summertime. And then you have about a month before you're given an evaluation. And the midterm evaluation is basically just to make sure that you're still working on your project, you're still successful at it. And if you pass that, when you're accepted into the program, you get $500. When you pass your midterm evaluation, you get an additional $2,250. And then there's a final evaluation in August. And if you pass that, you get $2,750. After you pass your final evaluation, the other thing that you'll need to do is you'll need to submit your code. Because this is summer of code, you'll actually need to submit a code sample for other people to look at and evaluate and also to use if they want to, which is part of the open source ecosystem, is that you are going to produce code that other people get to use later if they want to. I wanted to give you guys some statistics about Poland, because I thought it was very interesting. We've seen huge participation in this program over the last 9 years. 331 students have been from the country of Poland. That's sixth largest in the world, so you should be proud of that. That's a big achievement. And 49 students have been from this university specifically. There have been almost 1 million lines of code produced from students in Poland, which is amazing. That's a really big number. So you should all be proud of yourselves for that. And that's another reason that I'm here today, is to say thank you to the university and also to you guys as well for so much participation. I went over this a little bit, but just to reiterate, you get $500 if you're accepted into the program. You get an additional $2,250 if you pass your midterm evaluation, and you get an additional $2,750 if you pass your final evaluation. So it's pretty nice for a summer job, I think. I wish that this had existed when I was in university. We don't know specifically which organizations are going to be participating until next year when we choose which organizations are going to participate, but I wanted to give you an idea of what sorts of organizations participate. We have organizations that work in video and music and TV and photography. We have organizations that work in design and analytics
and sciences and databases. We try to choose a very wide variety of projects that participate to try to offer you as much choice in what you work on over the summertime as possible. I talked about this a little bit before, but I think that you're going to gain skills and experience, as well as a lot of things that you can talk about when you're going to look for a job after university. And we're going to have students who will speak to you specifically about that, but it's a very good thing to participate in Summer of Code when you go to speak to an employer about what experience you have. It looks very good on your CV. I don't know, we have this on video, right? So you guys probably don't need to write these down, but these are, in my presentation, these are links that you can use to visit and learn more about the program after this presentation. So you can find out more about how to participate. There's also this discussion group, which you can post questions to. So if you want to learn more, but you're maybe not sure about something, you can ask questions in this group, and people will respond and answer your questions. And I think you'll find them to be very helpful. So hopefully that's helpful. And then Melange, which my colleague Daniel is going to talk about in just a couple minutes. Melange is where we administer the whole program from, and that's where you can go to apply. And also to learn more about the program. The other program that I wanted to talk to you about is actually starting today. And I don't know if any of you here have maybe younger siblings or people in your life who are between the ages of 13 and 18, but we also run a program called Google Coden, which is also intended to get students, younger students, involved in open source software development. And this is a program that we run as a contest. So students can complete small tasks and they get to work with, again, open source organizations on things like outreach or making flyers or creating design or video, and they actually get prizes and t-shirts and certificates. And we also have a grand prize trip for students who win the contest to get to visit Google's headquarters in Mountain View. They get to take a trip with their parents and visit our campus and see California and see San Francisco, and it's a lot of fun. These tasks are different things that the students can work on, and as you can see, it's not just coding. They can also work on user interface design, outreach, other things as well. And these are the grand prize winners from last year, and they visited San Francisco, and they got to see the Golden Gate Bridge. And this is a self-driving car. It's one of the Google self-driving cars, so they got to see that, and they got to talk to the engineers. And these are the kids with their parents at Google's headquarters in Mountain View. So I just wanted to mention this program because if you know anyone who is between the ages of 13 and 18, they might be interested in participating in this program, and it starts today. So it might be something interesting for them. As you can see, it starts today and it ends on 6th of January. And you can also actually, if you have someone you want to tell about this program, you can actually take them to the same website, the same Melange website. And we also have a discussion group for that program as well. So with that, thank you all. I appreciate your attention. And if you have questions, I'm happy to answer them. You can ask me about Google Summer of Code, or if you want to ask me questions about Google in general, I'm happy to answer that as well.
I'm here to answer whatever questions you have. Do we have a microphone? Microphone. This gentleman has a question. I have a question. If I understand well, the organizations create the projects or announce the projects. So you need to you are connected with the project, not the organization. I mean that you need to complete project, not to just work in one organization. Or you can just work in an organization and projects are some kind outside of the program. So you work on a project for one organization. As I said, I would recommend you apply to a few different organizations, but you only work on one project. Oh, okay. But the organization mentors you through the project. They help you work on it. But it's a project for them. It's intended to be something that they benefit from in some way. But they help you with participating and with creating the project itself. Okay. Thanks. You need to propose your own project, right? Yes, you can. The other thing that you can do is it depends on what you'd like to do, but the organizations also have what's called an ideas page, which is just a list of things that they think that you might be interested in working on, and it's sort of a general guideline of things that might be interesting to a student who wants to work for their organization. So you can use that to give yourself ideas of something to work on, or if you have a separate idea of something that you think that would be good for them, you can propose that as well. So you choose. Okay, thank you. Yeah. How do you find a list of which organizations are participating? Let me go back. So this website is where the list will be posted once we've decided. So as I said, we don't choose which organizations are participating until February, but once we do, the list will be posted on that website. Any other questions? Okay, well, thank you very much. Carol, thank you very much for the speech. I hope that you inspired these young people. And next year we'll be at University of Moratuwa. Teraz zapraszamy Daniela. Daniel pracuje w Google właśnie nad rozwojem oprogramowania do wspomagania zarządzania tym programem Google Summer of Code, a sam zaczynał jako właśnie uczestnik tego programu. Z tego, co słyszałem, to Daniel lubi dobry melanż. Tak, więc tak jak ja już tutaj zostałem zapowiedziany, opowiem przez parę minut o moim właśnie doświadczeniu z Google Summer of Code, z tym, co robiłem, z tym, jak pracowałem. Właśnie moja przygoda to już zaczęła się, powiedzmy, wiele lat temu, tak, bo w 2008 roku to była chyba trzecia czy czwarta edycja i na początku właśnie w 2008 roku uczestniczyłem jako
student i właśnie, nie działa, czy? A, okej. Okay. I właśnie w 2008 roku uczestniczyłem jako student dla organizacji Tackle i TK Community. Tackle to jest taki skryptowy język programowania. Właśnie ja nie studiowałem tutaj, studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, ale osobą, która namówiła mnie do uczestnictwa, bo tutaj też, który będzie mówił Tomek Kosiak, więc to właśnie też dzięki niemu to wszystko jakoś się zaczęło. I Tackle to jest taki skryptowy język programowania. Ja za dużo nie jestem w stanie o nim powiedzieć, bo chyba nie napisałem w nim żadnego dłuższego programu niż, nie wiem, trzy linijki, więc jest tam bardzo dużo nawiasów, składnia jest jakaś strasznie dziwna, ale okej. Okay. Jest na pewno wiele projektów, które korzystają z tego języka. To jest język, który cały czas się rozwija. Chyba teraz w 2013 roku nowa wersja wyszła, tak? 8.6? Tak, ogólnie sam język jest zaimplementowany w C i to właśnie tak jakby nad, można powiedzieć, jądrem tego języka to było coś, nad czym pracowałem. I sam projekt dotyczył dynamicznego ładowania bibliotek w tym języku, bo na przykład jeżeli programujemy w C, nie wiem jak to tutaj wygląda u was na wydziale, ale jeżeli piszemy jakiś program, to ewentualnie to nie jest nawet częste, ale możemy jakieś biblioteki ładować podczas wykonania programu dynamicznie. Jest do tego w C taka funkcja dlopen, dla której pierwszym argumentem jest ścieżka do pliku, gdzie taka biblioteka, w którym taki plik się znajduje. I właśnie jakby głównym celem tego mojego projektu, nad którym tam pracowałem te ponad 3 miesiące, było to, żeby w tym języku programowania Tackle możliwe było takie dynamiczne ładowanie bibliotek, ale nie z jakiegoś pliku, tylko z biblioteki, której obraz tego pliku znajduje się już w pamięci. Więc teoretycznie no jest to jakby, chodziło głównie, powiedzmy, tylko o zmienienie, że nie bierzemy pliku, tylko bierzemy już załadowany do pamięci, znaczy nie bierzemy pliku jako jego ścieżki, tylko bierzemy jakby wskaźnik do plików pamięci. No i ogólnie to nie był taki łatwy program, to nie był taki łatwy projekt, on powiedzmy udał się tak w 70-60%, tak jak tego, co zakładałem. Ale takie wnioski, które właśnie mam, to podczas pracy nad takim projektem przez te 3 miesiące można bardzo dużo nauczyć się, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy, tak jak mój projekt dotyczył tego ładowania bibliotek, jak to wszystko działa, jak wygląda format pliku wykonywalnego w Linuxie, jak działa linkowanie. I tak jak mówię, no to jest na pewno coś więcej niż można poznać w szkole na jakimś przedmiocie o kompilatorach czy o czymś takim. I właśnie kolejną rzeczą, którą poznałem, to jest też coś, co przed moją przygodą z open source'em nie było dla mnie jasne. Jest to coś takiego, że większość projektów jest opartych na jakichś licencjach. I na przykład okazuje się, że nie wszystkie licencje ze sobą współpracują. To znaczy na przykład taki Tackle jest oparty na takiej bardzo liberalnej licencji BSD. I początkowym planem mu, jak na przykład było wykonania tego projektu, było po prostu wzięcie funkcji dlopen z jakiejś tam standardowej biblioteki C i przerobienie jej tak, żeby tym pierwszym argumentem nie była ta ścieżka, tylko żeby był już jakiś wskaźnik do pamięci. Wtedy to pewnie byłoby o wiele łatwiejsze, ale okazało się na przykład, że standardowa biblioteka C jest oparta na takiej licencji, którą nie bardzo można wykorzystać z projektem, który jest na licencji BSD. Wobec tego, no właśnie wtedy ten projekt zrobił się o wiele trudniejszy, bo trzeba było coś napisać praktycznie od zera i no i zajęło to o wiele więcej czasu, ale to jest coś, o czym zupełnie nie pomyślałbym przed uczestnictwem tam. Oprócz tego na przykład była to praca z mentorem, który właśnie zajmował się moim projektem, który był właśnie też z Kalifornii chyba, więc to na zachód 9 stref czasowych. Za późno te slajdy robiłem. Więc ogólnie to jest też taki inny system pracy, tak, no bo generalnie kiedy ja już miałem ochotę iść spać, to on wstawał. No i tak to wyglądało, że on dopiero odpisywał, jak ja wstawałem następnego dnia, to mogłem te jego wskazówki zaaplikować. I no, ale zdecydowanie to właśnie było ciekawe doświadczenie, bardzo dużo się nauczyłem. I później od 2009 roku właśnie już zacząłem uczestniczyć dla innej organizacji, właśnie to był ten melanż, o którym już Karol wspominała. I tutaj też nie będę ukrywał, że nazwa miała znaczenie, dlaczego początkowo dołączyłem do tego programu. Później się okazało, że to jest jakaś aplikacja.
Ale tak, tak. Jest to właśnie aplikacja, która wspiera Google Summer of Code i Google Codein, czyli ten właśnie projekt dla licealistów, o którym właśnie też Karol wspominała. I jeżeli właśnie ktoś z Was zdecyduje się uczestniczyć, to każdy będzie się musiał w niej zarejestrować. Bardzo często coś nie działa, więc jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, to pewnie, nie wiem, może ja będę pomagał Wam je rozwiązać. I w 2009 roku również uczestniczyłem jako student i mój projekt dotyczył zbierania i prezentacji różnych statystyk, czyli na przykład kiedyś, jak Karol potrzebowała wiedzieć, ilu studentów na przykład było z Polski czy skądś tam, no to właśnie ten projekt mniej więcej miał jej dostarczyć takich danych. I to było na przykład dziesiątki statystyk. Jednym z takich właśnie use case'ów, który tutaj sobie wybrałem, to na przykład było poznanie, o ile średnio oddalony jest mentor od swojego studenta, tak? Czyli czy na przykład takie 9 stref czasowych różnicy, jak w moim przypadku, było standardem, czy jak to średnio wygląda i jak to jest skorelowane później z wynikami, bo czy studenci na przykład, jeżeli jest jakby większa odległość od studenta do mentora, czyli ta komunikacja jest teoretycznie trudniejsza, czy później ma to wpływ na to, czy studenci kończą te praktyki pozytywnie, czy nie. No i to było jakby kupa statystyk do zebrania, to jak tym zajmowałem się przez lato. Obecnie właśnie od 2009, to jakieś wnioski wypisałem. Tak, tutaj, bo tak jak Karol powiedziała, to będzie, jak te organizacje zostaną ogłoszone, to ich będzie przykładowo, nie wiem, prawie 200. I są to organizacje od takich na pewno, o których słyszeliście, czyli nie wiem, jakiś może Open Office, jakiś Firefox, Chrome, tak, czyli jakieś takie projekty wielkie, z których korzysta wiele ludzi, nad którymi na pewno jest świetnie pracować, bo to jest coś, co być może będzie miało wpływ na naprawdę dużą liczbę użytkowników, po właśnie jakieś takie małe organizacje, jak ten Melange, gdzie łącznie przykładowo było, nie wiem, 7 osób. Gdzie nie było jednego konkretnego mentora, tylko wszyscy się znaliśmy i tak, i właśnie koniec tego programu nie zakończył mojej przygody z tym projektem, bo to też jest jednym z głównych celów jakby Google Summer of Code tak ogólnie, żeby to nie była tylko przygoda na jedno lato, ale żeby kontynuować pracę nad projektem, kontynuować jakby swój wkład w to nawet po zakończeniu programu. I od 2010 roku zacząłem uczestniczyć już jako mentor, czyli sam opiekowałem się studentami. Też kiedyś liczyłem takie statystyki, mniej więcej chyba 15-20% studentów uczestniczących w programie później wraca do niego już jako mentorzy, którzy sami właśnie mają własnych, opiekują się własnymi praktykantami. I pomyślałem, że to, co może być przydatne, to że może dam Wam kilka wskazówek, jak właśnie napisać skutecznie taką aplikację, bo na przykład do nas, nie wiem, co roku, mimo że nasza organizacja jest mała, co roku dostajemy kilkadziesiąt takich aplikacji od studentów, ale tak naprawdę tylko kilka z nich zawsze jest, ma jakąś taką wartość, że rzeczywiście chcemy z tymi studentami współpracować i później to fajnie wychodzi przez to lato. No przede wszystkim, tak jak Karol powiedziała, organizacje zostaną ogłoszone pewnie w lutym, coś takiego, i to już jest czas, kiedy można zobaczyć, kto będzie uczestniczył, i jeżeli chcielibyście uczestniczyć, to fajnie już skontaktować się z takimi organizacjami i pokazać właśnie ludziom, którzy będą później wybierali, tak, że już miało się jakąś styczność z tym projektem i z kodem, czyli na przykład właśnie skompilować te już jakieś źródła, tak, czy właśnie idealnie, tak jak to, co u nas my uwielbiamy, jak ktoś coś takiego zrobić, przysłać jakiś patch. Najczęściej projekty open source'owe mają jakieś takie powiedzmy jakiś issue tracker, tak, gdzie można wybrać jakiegoś buga, napisać tak, patcha, naprawić go i przysłać. I wtedy myślę, że szanse na to, że zostanie się wybranym, są, nie wiem, kilkaset razy większe. Oprócz tego właśnie w takiej aplikacji, jak już wybierze się projekt, nad którym chce się pracować, to też, bo właśnie każda organizacja zamieszcza też taki, powiedzmy, szkic, jak powinna wyglądać aplikacja. My na przykład mamy ze 20 różnych pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedzi, a większość tych pytań są takie na jedną, dwie linijki, nie wiem, skąd jesteś, czym się interesujesz, czy, nie wiem, pracowałeś nad czymś fajnym. Ale też głównie chodzi nam o to i piszemy o tym, że
najważniejsza jest odpowiedź na to pytanie, jaki masz pomysł na projekt, jakie są twoje cele w tym, jak planujesz zrealizować to. Oczywiście ciężko jest powiedzieć przed tym, jak się zacznie, co planuje się, jaki będzie cały plan, ale chcemy poznać jak najwięcej szczegółów, chcemy zobaczyć, że student jakby spędził trochę czasu, żeby pomyśleć nad tym, co chciałby zrobić a dużo projektów, w których dużo aplikacji, które dostajemy, to jakby odpowiedź na te dwa pytania, co planujesz zrobić i jak, to też są, nie wiem, nadwilniki, więc to jest tak naprawdę taki spam, którego niestety dostajemy trochę więcej. Też wiem od innych organizacji, że to też jest problem i no najważniejsze jest tak jak właśnie kontakt z innymi, bo mentorzy też wam pomogą i tak. A i właśnie, no pytać mentorów o to, bo najczęściej mentorzy to są ludzie, którzy już nad jakimś projektem pracują przez kilka lat, więc raczej znają jego szczegóły, więc jeżeli chcemy coś tam zaagitować, także no może zrobimy tak, ale jeszcze nie wiem, to może się okazać, że tylko taka aplikacja coś, jakieś zdanie może, nie wiem, strasznie nas ośmieszyć i przez to później już też ktoś, kto patrzy na taką aplikację i chce zdecydować, czy właśnie jakiegoś studenta przyjąć czy nie, no to takie jedno zdanie czasami nieprzemyślane może też raczej zaszkodzić niż pomóc, więc najważniejszy jest kontakt. Wszystkie organizacje open source'owe w większości to jest oparte na jakiejś takiej otwartej komunikacji, więc jest kupa list mailingowych, jakichś kanałów IRC, tak więc najważniejsze jest to, żeby nie bać się, tylko pytać, zadawać pytania i tak dalej. I myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Więc dziękuję. Czy jakieś pytania? A, tak jak jakieś pytania, coś na ten, to też chętnie. Później pewnie przeniesiemy się tam do bufetu, więc każdy będzie mógł coś tam pytać. Dziękuję. Dobrze, to dziękujemy bardzo. To teraz poproszę waszego kolegę z czwartego roku, Michaela Słuchacza, który jest ambasadorem Google'a, studenckim ambasadorem Google'a. Powie dosłownie kilka słów na temat swojej roli. Witam wszystkich. Google ma taki program, którego jakby celem jest zbliżenie i uniwersytetu, i Google'a do siebie. Google jest uważany za najlepszego pracodawcę na świecie. Wiadomo, że wszyscy się interesują, każdy praktycznie korzysta z tych produktów. Na całą Europę jest wybieranych około 50 ambasadorów ze wszystkich uczelni. Moją jakby rolą jest to, co sobie sam wybiorę i ja uważam, że powinienem się skupić i chciałbym, żebyście mi w tym pomogli, na tym, żebyśmy jak najwięcej naszych studentów od nas udawało się na praktyki do Google'a, poznawało, jak się pracuje w różnych środowiskach, poznawało jak najwięcej ludzi, robiło sobie jak najwięcej kontaktów. Z rzeczy, które planuję podczas tego roku akademickiego, to są m.in. hackatony, na przykład na Google Glassa, Androida, około 6-8 godzin programowania, potem ktoś z jakiejś firmy, ktoś z Google'a ocenia wasze projekty, ocenia to, co zrobiliście, ewentualnie nagradza. Warsztaty. Google ma dużo narzędzi, które mogą się przydać w prowadzeniu projektów, które pomagają w życiu codziennym. Nie każdy wie, jak je używać, każdy zna jakąś tam generalną zasadę, ale można się dużo dowiedzieć, planuję też sporo rzeczy z tym związanych. Jak wiadomo, Google prowadzi dużo konkursów, właśnie Google Summer of Code, o którym teraz słyszycie, o tym też chciałbym, żebyście wiedzieli, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości, nie tylko związanych z programowaniem, jest Marketing Online Challenge, podczas którego można wybrać sobie lokalną firmę, która jeszcze nie istnieje dobrze w internecie i pomóc jej się rozwinąć, zaplanować coś, dostajemy określoną sumę pieniędzy na kampanię reklamową i wdrażamy ją, następnie są oceniane efekty. O możliwościach, które Google ma. Google ma masę stypendiów dla studentów, dla kobiet w IT, żeby wspierać, żeby było ich jak najwięcej, o czym mam nadzieję wszyscy również myślimy. Jest sporo staży, sporo możliwości pracy, o tym wszystkim się dowiecie, dowiecie się o procesach, które są. Postaram się wam zapewnić jak najwięcej kontaktu z ludźmi z Google'a, z ludźmi, którzy będą odpowiadali za zatrudnianie, którzy będą przeprowadzali te rozmowy kwalifikacyjne, żebyście się dowiedzieli jak najwięcej, żebyście wiedzieli, jak przygotować poprawne CV. Przede wszystkim też liczę na wasze pomysły, bo to jest skierowane na was. Jeśli wy macie jakieś swoje pomysły, co byście chcieli usłyszeć, o czym chcielibyście się dowiedzieć, z kim chcielibyście się spotkać. Została założona strona na Google Plusie i na Facebooku.
Oba linki są krótkie, łatwe do zapamiętania. Możecie je sobie zapisać, sprawdzić, napisać tam, jeśli macie jakiś pomysł. Ja postaram się jak najszybciej skontaktować z odpowiednim teamem z Google, żeby powiedzieć Wam, czy to jest możliwe, kiedy będziemy mogli to zrealizować i jak to wygląda. Ktoś ma jakieś pytania? Tam ktoś jest na końcu. Czyli nie trzeba pisać jak gdyby programu, wystarczą same pomysły nawet, tak? Czy tak to się określa? Znaczy, w moim przypadku chodzi mi o jakiś pomysł na event, tak? Czyli na przykład chciałbyś zorganizować spotkanie z kimś, powiedzmy, z teamu, z Google Glassa, żeby opowiedział, jak się rozwija projekt, żeby... Tak jest. Ale nie potrafię, tak powiem, opisać odpowiednio, to sam pomysł, tak? Nawet jest też zapany, że ktoś jest wpatrzony na... Dobra. To chyba nie do mnie, raczej do dwóch poprzednich osób prezentujących. Ja tylko krótko, żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość, jeśli ktoś ma jakieś pomysły na spotkania, to żeby dał znać i będziemy nad tym pracowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz wracamy do Google Summer of Code. Swoje doświadczenie z programem przedstawi Wam Krzysiek Blicharski, który aż trzykrotnie uczestniczył w tym projekcie. Był również w Stanach właśnie z ramienia Google Summer of Code. Także na pewno jest nieocenionym źródłem wiedzy dla Was. Halo? Okej, tak jak już powiedział tu przed chwilą Michał, ja jestem Krzysiek Blicharski. Możliwe, że część z Was mnie pamięta, bo prowadzę tutaj corocznie na zaproszenie właśnie Michała wykłady na temat tego, co to jest Google Summer of Code oraz nawet warsztaty na temat tego, jak pisać aplikację, żeby ona była dobra. I teraz tak, ja dzisiaj troszeczkę inny temat niż zazwyczaj, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć o trzech rzeczach. Mianowicie, pierwsza z nich jest po prostu, chciałbym pokrótce, naprawdę pokrótce opowiedzieć o moich projektach. Prezentacja ma być 10-minutowa, więc będę się streszczał. Drugi punkt to jest, chciałbym Wam opowiedzieć, jak to jest być studentem w dwóch organizacjach, w których ja, tak jakby dla których robiłem projekt. Natomiast trzecie pytanie to jest pytanie, które mi kilka osób zadawało, czy tak naprawdę uczestnictwo w Google Summer of Code było dla mnie tak jakby pomocą w przyszłej pracy, czy tak jakby doświadczenie, które tam zdobyłem, było później przydatne. No więc zaczynajmy. Pierwsze moje, tak jak już wspomniałem, dwa razy uczestniczyłem dla organizacji TCLDK, raz uczestniczyłem dla organizacji OpenImage.io. I teraz ja dla TCLDK, dla tej organizacji robiłem jeden projekt, ale przez dwa sezony tak jakby. I to jest... TK jest to taka graficzna biblioteka do CCL-a. To jest coś takiego jak Qt dla C++ albo WinForms dla Windows C++. Przepraszam, Visual C++. I chodziło o to mniej więcej, że jak macie różne widgety, na przykład text widget w tych bibliotekach graficznych, chodziło o to, żeby po prostu zawartość tego text widget wyeksportować jako PDF. I to był w zasadzie cały temat mojego projektu i dwa lata na nim spędziłem, ale tak jakby, tak, nie chcę opowiadać do konkretnych projektów, bo nie o to mi chodzi. Chciałbym Wam raczej przedstawić to, jak to jest być studentem w takim projekcie. I teraz tak, pracując właśnie dla TCLDK, miałem przyjemność współpracować z osobami, które pracowały między innymi w NASA, w Cisco, w Mentum Graphics czy w DataSystem. Miałem też możliwość poznania super człowieka, który stworzył SQLite'a. To jest baza danych, którą na pewno wszyscy znają. Ten człowiek nazywa się Richard Hipp, więc w tej organizacji jest naprawdę masę bardzo doświadczonych ludzi. Tak jak tu napisałem, niektórzy z nich mają 20 lat doświadczenia w programowaniu, bo zaczynali nawet w latach 80., więc nawet więcej niż 20 lat. Pracuje się z nimi świetnie, to są bardzo mili ludzie, ich poznałem. Dzięki temu, że uczestniczyłem w Google Summer of Code, byłem zaproszony dwa razy na konferencję, raz do Strasburga tutaj w Europie i raz do Chicago w Stanach. Więc naprawdę niesamowite były wrażenia, fajnie było poznać tych ludzi, bardzo dużo się od nich nauczyłem.
I teraz mój, tak jakby praca w stylu organizacji wyglądała tak, że pracowałem przez 8 godzin dziennie, czyli to był tak zwany full-time job. I tak naprawdę to, ile pracujecie dla danej organizacji, jest związane troszeczkę z projektem, który realizujecie, troszeczkę z samą organizacją. Akurat tu dla Tlikla pracowałem po 8 godzin dziennie. Nie było żadnego problemu, żebym sobie wziął tydzień wakacji. Tam było nawet więcej tego wolnego, ale tak bardziej rozbite pomiędzy te 3 miesiące, 2 miesiące tak naprawdę, bo kiedyś się pracowało troszeczkę krócej niż teraz. I teraz pierwszego roku, tak jakby ukończyłem mój projekt w 100%, ale już następnego roku zrealizowałem tylko 80% moich tak jakby zamierzeń. I tutaj za chwilę będę podsumowywał to, bo jeszcze tylko powiem o mojej drugiej organizacji. Byłem studentem dla OpenImage.io. To jest taka biblioteka graficzna, która służy do czytania i do pisania obrazków. Może to brzmi trywialnie, jednak ma to swoje zastosowania. Bardzo szeroko jest używane przy animacjach oraz przy tworzeniu efektów wizualnych dla filmów. I moim projektem było stworzenie tak jakby takiej wtyczki do tej biblioteki, która pozwala czytać i pisać obrazki poprzez sokety. To brzmi trywialnie, ale także takie trywialne to nie było. Ale mówię, nie chodzi o to, żebym opowiadał teraz, jakie projekty robiłem i jak to dokładnie wyglądało. Chodzi o to mi znowu, o to, jak się pracowało dla tej organizacji. I teraz, pracując właśnie w tej organizacji, miałem do czynienia z ludźmi pracującymi w Google czy Pixarze. To jest raczej mały projekt, tam nie ma wielu deweloperów, w przeciwieństwie na przykład do Tikla, gdzie ludzi tam na liście mailingowych było dziesiątki. Tutaj było ich tylko kilku, jednak jest to bardzo, bardzo otwarta organizacja na nowych członków. Ludzie są naprawdę bardzo mili, bardzo fajnie się z nimi współpracowało. Każdy chętnie odpowiada na pytania, każdy znajduje zawsze troszeczkę czasu, żeby odpowiedzieć na zadane pytania. Tutaj pracowałem też przez 8 godzin dziennie, ale pamiętam takie czasy i to było kilka tygodni, gdzie naprawdę trzeba było przepracować kilka godzin i to, tu może napisałem tam dziennie, ale to chodziło raczej o kilka godzin tygodniowo, z tego względu, że bardzo dużo w tej organizacji się dyskutowało kodu, dyskutowało się rzeczy, które chciałoby się zaimplementować, czyli najpierw była dyskusja, bardzo długa dyskusja poprzedzająca wiele aspektów tego projektu, który mam wykonać, dopiero później był coding. I to naprawdę dawało nie dość, że dużo czasu, bo tak jak tutaj Daniel przed chwilą wspomniał, ludzie są z różnych stref czasowych i zanim ja napisałem coś, to zanim mi ktoś odpisał, to minęło dzień albo dwa, bo tam oczywiście ludzie mają swoją pracę, więc też nie mają tam 100% czasu poświęcać na nas. Nie było również problemu, żebym sobie wziął trochę wolnego i znowu nie ukończyłem wszystkich moich zamierzonych celów. I teraz podsumowując tak naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim, o co chodzi w tej pracy dla tych organizacji, to pierwszy punkt jest taki, że o to też mnie ludzie pytali, czy to jest tak, że jeżeli nie zrobią wszystkich punktów, które zamierzali zrobić, czy po prostu wtedy nie zostaną ostatecznie zaakceptowani. I tak nie jest. Ja jeszcze nie słyszałem tak naprawdę od nikogo o takiej sytuacji, że ktoś nie zrobił swoich wszystkich punktów i za to został niezaakceptowany. Jeżeli wasz mentor widzi, że zrobiliście naprawdę dużo dla tej organizacji, że naprawdę dobrze pracowaliście, że się po prostu się nie obijaliście tak na maksa, że na przykład was nie było przez 4 tygodnie i nie było w ogóle od was słychać, to wszystko będzie w porządku. Naprawdę o to się nie ma co martwić. I ja tak na przykład mogę się tak pochwalić, że w tej poprzedniej organizacji, dla której zrobiłem tylko 70% celów, które zrealizowałem, dostałem maila 3 albo 4 tygodnie przed końcem programu od mojego mentora, że on jest tak zadowolony z mojej pracy, że on mnie akceptuje w tej chwili i nawet już bym nic więcej nie musiał robić. Oczywiście dalej robiłem. Nie ma problemu z braniem sobie wolnego podczas tej pracy. Ta praca jest bardzo elastyczna, że tak powiem, bo pamiętam, że ja na przykład siedziałem w domku nad jeziorem przez 2 tygodnie i sobie stamtąd kodowałem, więc to było super. Podróżowałem też trochę i tam może mogłem też z podróży kodować. Znowu super. Pamiętam, że kiedyś zaczynałem pracę o 8 rano, ale zdarzało mi się pracę o 8 wieczorem zacząć, kiedy w dzień nie miałem czasu, więc to jest świetne. I tak jak już Daniel też również wspomniał przed chwileczką, praca z ludźmi z całego świata jest naprawdę, naprawdę czymś rozwijającym i naprawdę czymś ciekawym. Tu jeszcze taki przykład, na przykład ja zostałem przez mojego mentora zaproszony do niego do domu, do Detroit, i spędziłem u niego tydzień, żyjąc tam z jego rodziną, więc naprawdę coś świetnego.
I teraz chciałbym wam odpowiedzieć na to pytanie, na które kilka osób mnie pytało, czy tak naprawdę ten uczestnictwo w tym Google Summer of Code pomogło mi w pracy. I oczywiście odpowiedź może być tylko jedna, prawda, że oczywiście, bo Google Summer of Code to nie jest tylko pisanie kodu tak naprawdę. Tak jak przedtem też Daniel wspominał i moi poprzednicy, że najpierw trzeba napisać tą aplikację, prawda, więc to też jest tak jakby bardzo, bardzo rozwijające, bo trzeba się przemóc, trzeba się skontaktować z ludźmi, trzeba napisać publicznego maila, który będzie tak naprawdę w internecie po wsze czasy gdzieś tam wyświetlany na listach mailingowych danej grupy. Trzeba to zrobić po angielsku, trzeba później dokładnie dowiedzieć się, jakie wymagania ma dana organizacja, co tak naprawdę jest później w pracy bardzo przydatne, takie zbieranie wymagań. Już nie mówię o to, że ktoś będzie tam jakimś analitykiem czy kimś, ale będąc programistą, takie coś również się przydaje. Oczywiście samo kodowanie również bardzo daje dużo doświadczenia, z tego względu, że tam są, tak jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo dużo bardzo doświadczonych osób, które bardzo chcą ci pomóc. Jest ten code review. Na początku oczywiście miałem pewne obawy, bo to jest publiczne wysyłanie kodu i tam 10 osób komentuje to, czy to jest dobrze, czy źle, ale to naprawdę jest świetna rzecz, bardzo dużo doświadczenia daje. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo Google Summer of Code uczy time managementu. I to naprawdę jest nie do przecenienia zarówno w pracy takiej standardowej, jak później się pracowało, jak i również w normalnym życiu. Takie moje odczucie śmieszne, bo jak poznałem tych kilkanaście czy kilkadziesiąt innych osób pracujących właśnie w Google Summer of Code, to byli ludzie z Indii, byli ludzie z Singapuru, byli ludzie ze Stanów, całej Europy, to tak naprawdę ten taki świat się zrobił troszeczkę mały dla mnie. I teraz to jest ten czwarty punkt, to jest tak naprawdę bardzo świetny wpis w CV, bo tak jak tutaj policzyłem przez te 7 lat, kiedy trwa ten projekt, nasze uczelnie skończyło około ponad 1000 osób, tak szacuję. Natomiast wpis w CV, że Ksoka zaliczyło, mam tylko 49 osób, więc to jest moim zdaniem wymowne. Ponadto ja tu u siebie w firmie obecnie trochę również współpracuję przy rekrutowaniu osób i tak naprawdę nawet jeżeli ode mnie ludzie, którzy rekrutują, nie mają pojęcia, co jest Google Summer of Code, to jeżeli zobaczył u kogoś takie sobie, że ktoś w Ksoku brał udział, to zawsze ktoś się tam coś dopyta i to naprawdę widać, że oni później biorą to pod uwagę. A jeszcze taki fajny piąty punkt, to jest tak naprawdę tworzenie kontaktów. Ja tu na przykład dostałem 3 oferty pracy, jedną z Hiszpanii i 2 ze Stanów. No niestety musiałem odmówić. A poza tym to jest takie tworzenie kontaktów, że znacie ludzi z różnych organizacji albo nawet z waszej organizacji i później jak macie na przykład do czynienia z tym projektem, to możecie tych ludzi podpytać, jak coś zostało zrealizowane, jak coś zostało u nich rozwiązane. I to jest bardzo ważne, jeżeli już ktoś na przykład później będzie miał swoją działalność i pracował będzie nad swoimi projektami, gdzie będzie dla niego ważne, jak pewne rzeczy zostały rozwiązane, a nie tylko, że jak w normalnej pracy, że trzeba coś szybkiego rozwiązać i się pytasz kolegi. I naprawdę to jest nie do przecenienia. No i to wszystko, co chciałem wam dziś powiedzieć. Dziękuję i... Czy jakieś pytania? Brak pytań? Na resztę odpowie Google. Dziękujemy bardzo. Myślę, że Krzysiek w tym roku również pomoże nam przygotować warsztaty dla osób chętnych do aplikowania do projektu, które się odbędą najprawdopodobniej na przełomie lutego, marca albo nawet, nie, w marcu, raczej w marcu. Na pewno będziemy dawać znać. Teraz zapraszam Radosława Szulgo, również uczestnika Google Summer of Code. Witam wszystkich. Mnie w pracy przyjęło się, w której pracuję na co dzień, że jeżeli mam zagranicznego gościa, to się rozmawia po angielsku, także pozwólcie, że prezentację pozwolę sobie prowadzić po angielsku. Także może ją włączę najpierw. Moja prezentacja może będzie trochę inna od kolegów, bo ja was będę chciał bardzo zachęcić do uczestnictwa w tym programie. All right. So, I'm gonna tell you how to reach the sky. So, to feel very unique that you participated in the Google Summer of Code. So, something about me, so you'll get to know more about me. So,
My name is Radosław Szulgo. I participated in the Google Summer of Code 29 with TKL and TK organization. And you see that this organization is appearing on the next slide, next slide, next slide, on the each presentation by my colleagues. And this is why, this is because Tomasz Kosiak, who is present here, he's very actively working with that organization, and he helped us with that organization, how to join them and how to work for them. So on my project, I was working on implementing a TCL language on JVM. So I made some new thing. I connected what I like, so coding in Java, with a TCL language, which is C-based. And now I'm working at Compuware as a software developer and team coordinator. And I have to tell you that I've earned that job, I think that mostly because of participating in Google Summer of Code. So this is a good reason to participate there. Okay, so how to become the top software developer, software quality analyst engineer, top designer, or whatever, whoever you want to be. I think that if you are here, you are in this university, you want to become the best you can. So 4 years ago, I was a student like you. I was sitting in the bench. I was listening to the more or less the same meeting or the same presentations like you are listening now. And that was a point in my life when I decided to join the Google Summer of Code. So I was an average student, not the top one, not earning the best marks. I was not, of course, in the bottom. So like most of you, I guess. So you're more or less in the green or maybe red arrow, or if you're in the first year, maybe in the yellow. But this is not the most important. The most important is that you want to get to the top. So I encourage you to start your adventure with Google Summer of Code today. As you heard by Carol, application starts in March in next year. But you have still, you can start the work on the project today. You can see what organizations participated last year. You can ask if they are going to participate next year. You can talk with that organization. They for sure have on their websites some ideas, some mentors that worked last year. So you can think about the project you want to do. So you can start really today or tomorrow. And the time is the best ally that may help you, because if you're not the best student, you don't have best knowledge, best programming skills, you might prepare your application very, very good and better than others just because you spend more time on it. So what's the most important for me, and I think that it will be also for you? Be ambitious, be hardworking, and be patient. Like Krzysiek said, you don't have to complete all your goals to be successful in the project. You have to show them that you're actively working on that. You have to show the organization and the mentor that you are improving, that you are putting the effort, that you are coding, and you don't lay on the beach and
That's the most important. Be active in your project. And also a statement of open source. Be active developer, be active designer, or be active writer of documentation. And everyone will be happy with your work, and for sure will tell you that you're doing good things. Okay, so remember that you're the most awesome person today. And every one of you can join the Google Summer of Code. I thought that, you know, I'm an average, and there are most of people that are better from me, and I have no chances. That's not true. All of you have chances to join the Google Summer of Code. So I'm going now to tell about the fruits that I've earned from Google Summer of Code. So fame, glory, and money. I think that was told about that. That's obvious. So you can receive a friend, and this is your mentor. I'm contacting with my mentor till now, and he's very, very cool person. He's, I know, 30 years older than me, but that's no problem, no communication barriers. We exchange photos, we exchange, you know, daily things that happen to us, and that's really a fruit that you can get. Next thing is that you can get a circle of friends, not only the one mentor you will be working on with, but the whole organization. It doesn't matter if it's small or bigger one. For sure, I promise to you, they will invite you with a smile. And of course, this is a very nice route that what you will do, a project or program or script or whatever, it will be leveraged by users from all over the world. And that's something very, very nice. If you see that someone, I know, from the second part of the world uses your code or your project. And many other fruits that I will tell you on, basing on my experience. So like I said, I've created a Java interpreter of TCL. My project was called JTCL. We started a new project with my mentor, so there were two of us. Now the project consists of 5 active members and 3 listeners, some kind of contributors. So we created a website, mailing list, and so on. And the history of that project starts with Google Summer of Code. That's something great. You see that you made a point in the history of some project that is worldwide used. So this is a part of my mailing box. I received some mails that new version appeared, that users are posting their problems with the program. Of course, there for sure will be some of them. No code is perfect. But you see that people are using that. That's very, very great. And another part is my part of my Polish CV. You see that such an entry with participating in Google Summer of Code is very, very nice note. And I can promise that every employee will notice that and will treat you uniquely.
So the last thing that last is wishing good luck to you. And if you want me or Krzysztof or whatever, whoever else to help, I think we'll be very happy to help you how to create a good application. And maybe you want also to participate in my project JTCL. You're feel invited right now. So if you want, just contact me. Thank you. Thank you very much. Any questions? Okay, so thank you. And next speaker is Krzysztof Nowak, who participated in Google Summer of Code this year. Hello, my name is Krzysztof Nowak. I'll be speaking in English as well. I try to get my point across. Since this is recorded, this may be relevant also to people who may watch it later. I'm not from your faculty. I'm from Białystok. So I might get some different point of view across through my presentation. Well, I'd like to say first about my motivation of coming here. I was a student for 2 years in 2012 and 2013. I had participated in two different projects. It's often the case that people stay on the same organization for a few consecutive years. I did two projects which were also different branch of computer science, so that's also relevant to this, because you can check what you find interesting through this program as well. I'm a graduate, unfortunately. I can't participate in GSOC anymore as a student, maybe as a mentor in future. And most important thing is that I had fun doing it, otherwise I wouldn't be here talking about it. As a plan of my presentation, I'd like to say a few words on how I got into it originally. Then I try to give you a brief details on two projects I had worked on. And later I'll give you some tips on how to do it successfully if you're considering joining the program as well yourself. So first of all, I was an enthusiast of free and open source software movement as a whole, but I found it kind of tough to get into it as a developer. So this program actually helped me break that barrier and get into it as a developer as well as a user of open source software. I found out about the project on Reddit, which is a website where this was posted as an advertisement. It was in January 2012, so it was right before the program started 2 years ago. First time, I of course, there's no shame in acknowledging that the main driving factor for me to trying this out were the straightforward benefits, such as the nice stipend, the t-shirt, and of course the bragging rights. However, my point of view shifted as I started working on a project, because it was kind of interesting for me as well, because I felt that really interested about the details of the project and the project itself, not as much about that I'm actually doing a job right now. And for that reason, I stayed after the project was over. In two cases, I stayed on a project and committed patches after the GSOC was over. So I think this is also the huge benefit of this program as well, because you can open yourself to more possibilities and you develop to and you contribute to open source software. So this is, I think, the main point of it. I don't know if you recognize this game. This is one of my childhood games, which I think of very fondly. This is Anno 1602. As a kid, I really liked to play this game. This is one of the greatest games I've played as a kid when I was younger. And I was really positively surprised when I found out that there's an open source version of it, which is also developed by people who were also fans of this game. Originally, it was called Open Anno, but due to some licensing and trademark reasons, they had to change the name to Unknown Horizons.
However, the project is really actively developed, and it's constantly in development, which is, I think, very good if you look into to get into game development, because I was interested in game development when I was a student. However, it was difficult to create a game from scratch, because it takes a lot of dedication and a lot of time. It's games in general are very difficult programs if you want to do it from the very beginning. So when I found out that there's a game in which was already done partially and it was playable, I found it very interesting, because I could come in, contribute, and within a few weeks I could see my results ready and see hundreds or thousands of people play the game and comment on the features I had added, right? So that's very motivating factor on its own. I like to market this project as well. If you, since this is recorded, you can see about the organization yourself and get into it as well. I highly suggest it, and I can say only very positive things about my experience. About the project, it's written in Python and C++. The game itself, so the logic and a lot of the features are written in Python. However, the engine of the game and the rendering part of it is written in C++. So it's also very efficient, and it's very easy to extend and add new features to it, since Python is a very robust language. Project is very large, I think. It's 78K lines of code, and it's only Python code, so that stands for a lot of logic embedded into it. Also, the project is very active. During last month, there were 14 contributors committing patches to it, and over the course of the whole year there were 65 contributors, and they, of course, some people go and start the jobs, but the project constantly gets new developers. The website olo.net, which monitors open source projects and tries to evaluate their activity, ranks this project as very high activity, which is the highest you can get on this website. My project was focused on extending AI in this game, which was also the topic of my interest in the university. So that was very good position for me to be in, because I wanted to implement just feature which I found very interesting to me. And I could do it on a product which was already running and which was already playable. And it's often the case when you do real job, there's only like 10 to 15% of features you'd really love to implement. And there's a lot of stuff you have to do, because some boilerplate code which has to be done by someone in order for the software to run at all. And open source is a very interesting opportunity to actually find your niche, your interest, in every in given project, and just work on that and do the best you can on that given feature, right? The settlement AI, which is the artificial intelligence which steered the steered the development of the village, so this this city, because it's a strategy game. This was already done in previous year by also a GSEC student. And my task was focused on the combat AI, which was giving players, human players, some computer player to combat with, to declare wars and to do something like that, right? Another thing was also a pirate player, which is sort of feature which implemented in order to provide some chaos to the game. So the AI player behaved in a very ordered and very thoughtful manner, while the pirate player was somewhat a feature which brought some interesting turnarounds to the gameplay. I don't want to get too much into the details of the implementation, which it's hard to put into presentation.
But you can read about the the post about it on a blog, which was updated during the course of the program. So that was first year. Next year, I had a pleasure to work on a project called PAGMO. It's a project which was originally developed by the European Space Agency, and it's up to now it's used by them in their research. PAGMO basically is a optimizer which uses evolutionary algorithms, but also the standard algorithms, to solve optimization problems. Often they are very, very difficult problems, such as you can see in the last point, finding the trajectory for shuttles or satellites across the solar system, for example, right? So these problems are very difficult by their nature. The search space of solutions is very huge. That's why evolutionary algorithms are the good tool for that, right? The project itself is also very large. It has around 104,000 lines of code at the moment. It's written in C++. There's an interface to Python as well. So this you can use this the features of this evolutionary system just by knowing Python, because it's very interfaced to Python as well. So you can link this across libraries which also are implemented in Python and create your own system which solves your problems. The system is not in any case dedicated for any space-based research or problems. It's very abstract general problem solver. Also, it's a parallel system, so it's very quick if you have access to cluster or a some sort of supercomputer, as often universities have. My project was also related to that, of course. I implemented the hyper-fast hyper-volumes for multiple shift optimization. This is the title is somewhat frightening at the first sight, but at the core of it, it's simple if you can break it down into small abstracts. Well, in general, there's a problem in optimization. Single objective optimization, which is trying to establish a single value to a given solution to a problem, which is easier because you can have easy means to compare the solution between them, right? If any solution is boils down to a single problem, which is a fitness function, you can say very easy which is better, right? However, it's not the case in multiple of objective optimization because often the quality of given solution is not a single number but also a vector, and it's not as obvious how to compare two vectors between them, right? So my project basically tried to address that problem and solve it. My mentor, who was staff of the ESA and a member of Advanced Concepts team, who are the developers who push this project forward. We had some ideas on how to solve it. He basically gave me all his research on that, which he collected. My project involved a lot of reading of published papers on a topic and try to implement certain solutions and compare which one works the best. The project was more challenging than the last years. However, it was also more rewarding for me to work on because it was quite an unexplored area. Because it's often the case when you're doing engineering work, the solution is known, it's only a matter of porting it or implementing it on a given system or platform. In this case, we didn't know whether the solution is going to work at all. We hoped that it's going to be useful at the end. However, we didn't know what we can expect. As it turned out, it was actually quite good at the end. So this led to interesting bonus of the program as well, which was the opportunity to publicize this thing, which is planned for the future, along with the mentor and his mentor, who is the head of Advanced Concepts team of ESA.
two organizations which I worked on were very, you could notice that these people know each other very well, even though most of them haven't met yet in real life. But it's something unique about working on open source, because you feel like part of it almost immediately, because they value every person who can contribute to the work, which they very often spend equal time as for the job they are paid for, which is not always the case. Now I'd like to give you some tips from my experience if you'd like to try to do that yourself. I think I ordered these points in by relevance and by importance, I think. The most important thing, I think, is finding an interesting problem. Because you can approach this program by just looking for an easy project which you can complete and be done with it, grab your prize and have a nice entry in your CV. But I think the most benefits, and you should do it for yourself, the most benefit you get when you work on something you would work for free anyway. This way you're practically guaranteed to succeed at this program, and that's just formality at that point. Like it was said previously, organization usually wants you to prove that you're worth and you can actually fix their problems or develop the software they are working on. So usually you have to fix some bugs of the backtrack or provide some small feature which they think is only a few evenings of your time. So you can prove that you can develop the software, that you understand the architecture, and that you can do a bigger task, which is usually the project which you are assigned at the GSOC. Often overlooked thing, I think, is not taking point three too seriously. I think that communication in general is more important at that kind of endeavor than the code itself. Because if you lack some coding skills, your mentor is glad to help you and to even go with you step by step and debug your program if you have some trouble. However, I think it's also guaranteed that you will fail if you just take your code, take the task, disappear for 2 or 3 weeks, you don't talk to your organization, and you basically go rogue with your project, and you may end up with something working. You may be a good coder, but if it's not what they expected of you, then it may turn out to do worse for them than having someone who may not necessarily implement this feature in single evening, but at least you have some sort of connection with them, so they see you as someone valuable for the project after the GSOC is over as well. The obvious point, of course, is the avoiding to doing write-only code, as is often the case in the university project, which are written once, read once, evaluated, and often forgotten. In this case, you're going to write your code once, but it's going to be read far many times later by other developers who might extend your software or try to understand it. So I think this is interesting experience as well, because before you go to job, as you're doing your university projects, you don't have to focus that much on documenting the code or commenting it and making it clear. So this is something worth knowing before you go out to the real world and get a job, because that's very valuable as a developer. And of course, you should treat it like a regular job, in my opinion, at least. If you do your homework on the first point, you'll probably spend more than just 40 hours a week, because you'll be very interested and driven to develop it even more than the project expects you to. So that's all I wanted to say. Thank you for your attention, and I hope. Thank you very much. And na koniec zapraszamy Tomka Kosiaka. Tomek jest właśnie tą osobą odpowiedzialną za
takie rozpropagowanie języka TICL wśród studentów w Google Summer of Code. Witam wszystkich. Ja pozwolę sobie też poprowadzić moją prezentację po angielsku, po to, żebyście mogli się pośmiać z mojego angielskiego i żeby was przekonać, że to nie jest żaden problem, jakby, no jak ten język umiemy. Bo ja wiem, że to dla wielu z was jest problem, to czy publicznie mówić albo publicznie pisać. Okay, so let's start. My first slide is about, you know, who I am. If you can see, I just graduated from this university 15 years ago, and since then, and even, you know, during my last year, I was involved with open source, and I was really using these projects because, you know, my master thesis was based on some open source tools. In my first job, I replaced some proprietary software with open source software. It was a great success, and maybe that's why I stick with this open source community. And now I run my own small business, and these open source tools really serves me well. I can compete with large companies, you know, with large teams, just knowing how to use the software. And it's just about, you know, some real value which could be measured in, you know, just amounts of money you earn. I was really involved with some open source communities. This is, you know, this project like AOL Server, OpenACS, TICL, and Lua languages. What does it mean? I show you just a little bit further, but it's just that I know these communities. I know these people. I just met a lot of them personally. I travel a lot. I visited them, you know, their families and stuff like this. But I also, you know, look a lot at this code and learn a lot. I remember that when I finished university, I thought that I'm quite competent at some issues, but just looking at the source code, it was, you know, something that learned me, I think, most of what I know today. And maybe you here don't know me that much because I was a little bit more active in 2008, 2009, when I invited a few open source guy here, like Richard Heap. And then the younger people, they just took, you know, this job. And for example, Chris and Anna and Radek, they just speak to younger students. So in 2011, I wanted, you know, my experience to be shared with you. So I tried to push a little bit to create some kind of open source center. And it was mostly that Michał Wrubel was involved with this. And he continues to somehow help you to get to this. And I also, you know, participated into this event, you know, so I was active a little bit in organizing this. And first of all, you know, I'm working for like 15 years and I have quite a lot of experience with, you know, with paid job. In my company, I have quite a lot of contact with students. They do some interesting projects. You know, I can even see that some of them sit here and they know what I say. But, you know, not all stuff that are important, to, for example, for the project that I use could be somehow related to my company. So my idea was I want to give back something. I can introduce more people just to contribute to the projects I use and do the stuff that I cannot mentor myself and let them know the people and let them, you know, learn something from more experienced people than me. So that was my motivation. And I think that there is also another reason, because I want you as a student to see, you know, something that is, you know, that this community is really global. And we are here in Poland, we are the part of this community. We shouldn't just afraid of participating. We have, you know, great student, we have great potential, and, you know, the numbers shows this. And maybe my contribution was that I encourage a few of you just to participate, and it just goes like this. Now I'm not that active, but I hope that it will continue. Oh, yeah, I should say that I acted as a
organization administrator for this language called Tickle. It's professionally usually you say TCL, not Tackle. Of that, it's not like this. But anyway, I want to share the perspective from the mentoring org side. It's just, in fact, this program is really helpful to bring new and young developers. I just stressed young because if you are just young, you have you are really open-minded. You can bring something which experienced people don't bother to do. You know, it's really important. For example, in Tickle, we have like the code base which is 20 years old. You know, there are a lot of you know, stuff over there. It won several prizes, and you know, it's really very good. But you know, sometimes these young people, they just say, okay, let's do this. This is, you know, something interesting. And they, and it turns out, for example, that this is a great feature. You know, we have one student which who work on JIT, and it turned out that this JIT stuff was not that important, but he laid foundation for some, you know, assembler, which could be, you know, you can prove some properties of the code with this assembler. This is, you know, research great stuff, and it's great that, you know, nobody thought that it was possible, but some students just thought, oh, I have some idea, just do this. I think that for a mentoring organization, this Google Summer of Code is really some kind of recognition. As Carol said, we have like 200 organizations accepted. And it just says, okay, these organizations are really, you know, recognized. These are the projects that survives for years. They are really active. And this really helps also the organization to be exposed. It was also said. There are, of course, some, you know, financial benefits, like organization gets this $500 for mentoring, for successful mentoring student. There are also two mentors who travel to a mentor summit. It's just something that maybe is not close to you as a student, but for us as mentors, this is a great experience, this mentor summit. I will show you some info about this. But in fact, this money goes from the Google to the open source organization. And my experience and my, you know, what I know, a lot of organizations spend this money to, you know, to bring students to, you know, to get to the conferences, to fund, you know, the travel. For example, you know, people that you know, presented those slides before me, like Radek and Krzysztof, they were exactly invited and paid by this money or by some other money to travel and to visit and to meet people. For example, Radek was Radosław Szulgo. I think that his project was not the you know, the mainstream of Tickle, because it's just the other, you know, implementation, the other language, but he was really active on chat. So, you know, many people just knew him, you know, he was open, he was asking the question. It was given that he's just the part of the community, and a lot of people just wanted to know him, you know. So they said, okay, bring him to the US conference, we'll pay for him. You know, we would like to just meet with him and, you know, interact. So. You know, some people stress that this communication stuff is really important, and it is. You know, this the coding skill is not enough. You know, if you just start to communicate, you know, you probably will be successful. And then another thing, this Google Mentor Summit. I think that is something that we just have to thank Google for this, because this is somehow unique. This is a picture taken by me, you know, at the, I don't know, 2009. And this is some kind, this is a meeting of these open source people. I think it's the only place on the planet where you can meet, you know, this, all these different projects in one place. Because, you know, a lot of these people work remotely. They just communicate on the mailing list, even at the, some open source conferences. These are the, not the people that just, you know, like to attend all these conferences. They just want to code and, you know, just to share their knowledge. And here are the people that are brought together into one place. We can exchange a lot of experience. It's held in the unconference style, so there are no presentation on stuff like this. We just, people just settle the subject that interests them.
And we talk and we exchange information not only about the Google Summer of Code as a program, but on some issue about our implementation, some cooperation between projects. So it was really great for, I think, for a lot of people. And it helps to meet in person your fellow mentors, because as I said, usually you don't know them, you know, just face to face. For example, when I was participated in the Stickle community, I just been observing the mailing list, just posing my proposition, posing some patches, and it was like 7 years or something like this. I just used this project in my job, so that was it. But if you just meet these people face to face, it's just something different. You know, so many things just get obvious, you know, about the, how the project works, how it's. It's, you know, it's something really, it just opens your mind and your perspective to new stuff. You understand much more. Of course, as I said, this is opportunity not to meet your friends, virtual friends from the community, but also from people from other organization, from project that you may be not involved that much, but you use. For example, I met with Linux guys, with you know, Postgres guys, and all of these famous names like Apache, Python, and all of this. And what's great about this, you know, event that Google, in fact, they've gave us as mentors the main facility, the building for the weekend. So you can be there and see, you know, the stuff. For example, this is a nice, you know, just picture for the remembering day. This is the main stairs at Google, you know, main building. You know, you can see Carol here, you know, me under just this big arrow, so, you know, so you can see it's going like this. I've been there for, like, think twice or three, I just don't remember that much. But every time it was, you know, nice experience, but, you know, the other mentors, they mostly participate now, okay. And some more thoughts, because this event is about Google Summer of Code, but I want you to just say that this is something more. If you just start, this is could be a start, this Google Summer of Code. But in your real work, if you depend on some technology, you're really, if you're doing something which is not trivial, you know, you just have to be at the cutting edge. You know, you cannot just sit and work, oh, will this feature appear in the project or not? You just push this feature, implement it, you just use it because it just push your projects forward. So that's how it works mostly, you know. And for me, it was also a lot of fun on the way because of this first Google Summer of Code, and then, you know, just contacts I've made. I visited United States for the last six years. First I was invited, then I just feel, you know, an urge to do it myself, so I travel a lot. I've been to US conferences, to European one. Just I'm mostly involved with Tickle as a, you know, some umbrella organization, but also I visited Lua workshop, because we now use Lua also a lot. And what I want to show you, just these are the real people just standing behind these projects. You know, for example, here you have on this picture like 6 or 7 core Tickle developers sitting here just listening to what we discussed, you know. For example, here another example, which is, you know, from USA 2012. There is a guy called Roberto, and his last name, maybe you will just guess, what is it? This is, I thought, how to pronounce this? Oh, that's great, but it sounds familiar for you Polish people, this Jerozolimski. Yeah, that's you. And he's a chief Lua architect, the guy that, you know, just created Lua with a few friends in Brazil. Here, you know, you have some social events. Here, there's a professor and his student from Vienna University. We just met in Poland, so not that close, you know, to Poland and, you know, Austria. Another thing, this is a photo from Strasbourg. You know, you can see at this photo there is a Krzysztof Blicharski standing in the, you know, has another person. We had some nice time over there. And what else? You know, this open source for me especially just give me something more than just the source code and the products and stuff. It just, you know,
just show me some other perspective on, you know, on the quite a few different things what matters in life, you know. Just traveling somewhere abroad, you know, meeting this person, just looking how they work, how they live, you know. It's just something that helps you just understand better what the world that just around you, you know. It just, but it wouldn't be possible for me as a, you know, Polish people, because when I started, I thought, you know, oh, it's just somewhere, you know, in Silicon Valley, it's going somewhere. It doesn't concern me, you know, I cannot join them, but it turned out that it's easy, you know. You just look at the source code, you know, the people who wrote the source code, and it goes like this. If you are open to communication, you are just, if you are hardworking, you know, anyway, if you just look at the source code, that's it. And maybe final thoughts are just that Google Summer of Code is a start, and you can start like this, but please continue, and, you know, other things that happen, for example, for me or the student, they will also happen to you. So that's it. I think that I wouldn't just ask about a question. Teraz chciałem właśnie Państwu powiedzieć, że no, myślę, że takie pytania prościej będzie zadać, jak się tutaj spotkamy za chwilę. To może Ty mi tak, powiesz. Dziękujemy bardzo Tomkowi za ostatni wykład. Wszystkich, których zainteresował ten temat i by chcieli właśnie jeszcze się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszamy na 12, czyli za chwilę do Pasi Brzucha na dole, gdzie będziemy można porozmawiać z wszystkimi naszymi prelegentami i się dowiedzieć czegoś więcej. Jeszcze taka sprawa organizacyjna. Osoby, które potrzebują zwolnienia zajęć dydaktycznych, proszę się zgłosić tutaj do Bartosza Jakusza na zewnątrz, żeby się wpisać na listę. I to tyle. W takim razie jeszcze na koniec oddam głos dziekanowi Maszyńskiemu. Dziękuję bardzo. First of all, I'd like to thank all the speakers. Today's speakers include Carol Smith, who came to us from as a foreigner. I'd like to thank to the managing director of the faculty, Zenon Filipiak, who prepared the stuff here, and to Tri-City Academic Network for managing streaming of the event to the internet. Finally, I want to thank to Michał Wrubel or Michael Sparrow for directing this event. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, ja mam jeszcze jedno takie ogłoszenie bardziej robocze. Ja wiem, że na tej sali pewnie są ludzie z naszego uniwersytetu, którzy uczestniczyli w Google Summer of Code. Ja właśnie bardzo zapraszam, żeby się te osoby jakby ujawniły, bo my tutaj na uczelni to tak naprawdę no, nie wiemy o wszystkich z was. Ja mówię, ja może znam z 10 osób, które w tym uczestniczyły, ale jeżeli to jest 50, no to czy nie wiem, czy wszyscy, oczywiście większość nie jest na sali, ale no podejdźcie po prostu, przedstawcie się, żebyśmy jakoś byli w kontakcie i pomogli, nie wiem, młodszemu pokoleniu dalej. No, z sukcesem uczestniczyć w tym programie. Dziękuję. Yeah.